Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję w lesie. Komik, za który odpowiada artysta Looming, i od razu może bez przeciągania, tutaj dla Was adnotacja odnośnie artysty, ale też osoby, która ma znaczący wpływ na całą tą. Pozycję, którą tutaj możemy zobaczyć, więc opis dla Was, i jest to debiut na naszym rynku. Nic od artysty, artystów tutaj jeszcze do tej pory na naszym rynku nie dostaliśmy. Natomiast Team of Comics jest wydawcą tejże pozycji. Troszeczkę taki mniejszy format niż zeszytowy, przynajmniej w pionie, ale w poziomie jest lekko szerszy, mam wrażenie. Albo to po prostu taki efekt tego sprawia. Niemniej. Malutki, może, no nie do końca malutki, ale jednak taki grubasek, troszeczkę ładnie wydany przede wszystkim. Miękka oprawa, oszczędna, wydawać by się mogła kolorystyka oryginału, ale bardzo subtelnie to wszystko tutaj zostało przedstawione i świetnie kontrastuje w związku z historią. Dlaczego? Zaraz Wam wyjaśnię i do czegoś będę chciał to porównać. Team of Comics, jak wspomniałem, tutaj oczywiście grzbiet oraz tył. Świetnie to wygląda w ogóle prawda, takie korona tych drzew, gdzieś tam wysoko, wysoko ku niebu, no rewelacja. 69 zł, cena okładkowa, jest to miękka oprawa ze skrzydełkami, skrzydełka wyglądają, no tak po prostu w zielonkawym tonie, tutaj opis dla Was jeszcze przy okazji, nie jest to w żaden sposób kontynuacja tego obrazku, który, tak, często chwalę i, i lubię. Rozkładając to raczej też nie będzie do siebie pasowało, ale i tak wygląda świetnie. Nieprzypadkowo dwie sylwetki, można by rzec już na wstępie raczej, że są to kobiece sylwetki, i tak też właśnie się dzieje. Początek trochę mnie zaskoczył, bo dałem się zmylić. Małe dwie dziewczyny, ale absolutnie tutaj. Nie ma to wspólnego, nic z tym, co będziemy widzieli dalej. W sensie, jeśli chodzi o ich, może wiek, bo troszeczkę później przerzucamy się już w miejsce, gdzie one są starsze i zdane tylko na siebie. Komiks taki chyba powinienem powiedzieć trochę postapokaliptyczny i tutaj skojarzenie od razu moje: Ziemia swoich synów. Tamta była bardziej postapą, bardziej taka, bym powiedział, w klimatach follautowych. Nie wiem czemu, akurat to mi przyszło na myśl. Tutaj jest trochę inaczej, ale to właśnie skojarzenie gdzieś jednak mi się tam nasunęło. Tam było dwóch bohaterów męskich, dwóch braci. Tutaj mamy dwie siostry. Tamto też wydał Timow. Bardzo fajny tytuł, który zresztą posiadam w swojej kolekcji. Surowa kreska Gipiego. Tutaj ta kreska no, jest piękna, po prostu jak widzimy. Naprawdę świetnie to wygląda. I pomimo, że też właśnie ta kolorystyka jest oszczędna, tak wspomniałem, doświadczamy tutaj troszeczkę czerni. Ja bym powiedział, że to jest taki odcień jakiegoś brunatnego, brązowego koloru, takie przynajmniej mi. Y Sprawia wrażenie. No i oczywiście, biel, no to siło u rzeczy, więc tutaj właśnie to doświadczamy. Post, a po troszeczkę, tak jak wspomniałem, w bardziej lekkim klimacie, dwie siostry, które straciły rodziców. Oczywiście wyjaśnione zostanie tutaj fabularnie to, w jaki sposób do tego doszło, ale sytuacja na świecie dość nietypowa. Tak nagle po prostu zaczyna brakować prądu, żywność też się kończy gdzieś, czuje się, że jest coś nie tak, ale no jednak nie do końca, bo jest cały czas gdzieś jakaś nadzieja, że to wszystko przywróci się i będzie dobrze, ale. Nie jest to wprost powiedziane, ogólnie rzecz biorąc, jeszcze mamy tutaj takie powroty do przyszłości, gdzie dzieje się to na dwóch płaszczyznach, zanim, przed tymi jeszcze oczywiście wydarzeniami, które się pojawiają, czyli tym głównym wątkiem fabularnym, gdzie poznajemy właśnie rodziców naszych dwóch bohaterek, relacje ich i to, co się działo przed tą. No, jednak, jakby nie patrzeć tragedią. Fajnie to zostało nakreślone. I powiem szczerze, że nie zauważamy nawet tych czasowych przeskoków, które tutaj mają miejsce. To jakoś tak łatwo i czysto, wręcz bym powiedział, się uczyta, że mamy taki efekt: wow! Bardzo mnie to zaskoczyło, bo nie zawsze coś takiego ma miejsce. Czasami ja odczuwam podczas częstego czytania, jak wiecie, że są te właśnie przeskoki, ale to tak czujemy, że jest jakiś konkretny wątek fabularny, i mamy OK, zakończone to jest chwilowo. Pewnie dalej będzie gdzieś zaraz kontynuowane. A później mamy przeskoczenie do tych czasów, powiedzmy, współczesnych i kontynuowane jest to, co było zaczęte właśnie w tym drugim wątku. Tutaj. Jest ta lekkość, która jest znacznie mniej odczuwalna, tak jak wspomniałem, i to jest na plus, bo płynie się przez to wszystko. Sama relacja naszych sióstr wygląda tutaj naprawdę bardzo ciekawie. Dzieje się oczywiście w międzyczasie, kiedy one muszą sobie poradzić wiele rzeczy. Wydawać by się mogło, że zamieszkując gdzieś tam, właśnie w lesie, w tym domku, gdzie Nikogo nie ma, miasto gdzieś wiadomo, jest na uboczu, gdzieś w tych różnych zakątkach kraju, świata. Sytuacja wygląda teoretycznie, mogłoby się wydawać lepiej, przynajmniej takie głosy dochodzą. To jednak jest to bardzo mylne. Tutaj naprawdę dzieje się bardzo dużo, choćby nawet mówię ze względu na ciekawie, mimo wszystko ciekawie nakreśloną historię naszych bohaterek, naszych sióstr. I ich różnice, bo one jednak są zauważalne. Inne podejście by się mogło wydawać do świata, które i tak finalnie gdzieś tam wspólnie je łączy. Pojawiają się też wątki tragiczne, które paradoksalnie na końcu dają jakieś tam nazwijmy szczęście, choć z takie z lekkim grymasem na twarzy. Pojawiają się też momenty, kiedy naprawdę robi się nam smutno albo Poczujemy jakiś taki lęk, co się dalej wydarzy. To wszystko gdzieś trzyma nas w jakimś delikatnym napięciu, ale jednak sprawdza się bardzo dobrze i ciągnie to wszystko do przodu, napędzając nas i dając coraz więcej, no, częściowo oczywiście, odpowiedzi na te pytania, które moglibyśmy zadać. Nie wszystko jest do końca wyjaśnione, nie wszystko jakoś tak do końca zostało przedstawione, jakbym chciał. Po prostu daje nam artysta, który stworzył to wszystko, zarówno wizualnie, jak i właśnie myślowo, poprzez scenariusz, taką chwilową zadumę, żebyśmy mogli sobie sami pewne rzeczy rozgryźć, mimo że one są, wydawać by się mogły tutaj w miarę oczywisty sposób przedstawione. Ale to jest właśnie w to fajne? Tego. Typu pozycje właśnie takie apokaliptyczne, post-apokaliptyczne w klimatach takich właśnie, jakichś kryzysów, i, i tych ekonomicznych, i tych innych, no sprawdzają się z reguły dobrze, ale tutaj to zostało napisane z taką mimo wszystko lekkością. Nie wiem, czy to jest efekt tych dwóch właśnie sióstr, które wydają się takie delikatne i nieporadne, a jednak. Prostają za każdym razem zadaniu, podnoszą się i prą naprzód. To jest w ogóle świetnie tutaj pokazane. No i właśnie co do pokazywania. Sami jak przeglądacie ze mną te przykładowe plansze, wyglądają bardzo ładnie. Pomimo tej oszczędności w kolorystyce nadrabia to bardzo piękną kreską uważam. Może te twarze jednak mam wrażenie jakby troszeczkę były tak spłaszczone, Rozciągnięte. Nie wiem, czy, czy ja to tak odniosłem wrażenie, czy nie. I to gdzieś tam mogło mnie troszeczkę, u... no tak, ukuć, nie przypasować do końca. Nie wiem, jak to nazwać, ale tak jakoś dziwnie to odebrałem. Czym dalej w las, oczywiście to już było, czym dalej w las, prawda? To już było znacznie lepiej. Powiem jeszcze dodatkowo coś innego. Fajną tutaj rzeczą i fajnym zabiegiem zostało ciągnięte w to wszystko, w tak fabularnie przedstawione. Ja bym to nazwał zielnikiem. Czyli taka książka, która opisuje różne, prawda, zioła i inne rzeczy, które. Tego typu czasach kryzysu, takiego, w jakim spotykamy nasze bohaterki, może się bardzo przydać. I tutaj coś takiego zostało też zastosowane. Powiem szczerze, że mega mnie to wciągnęło. I to jest dodatkowy taki bonusik w tym wszystkim. Jaki jest finał? Oczywiście tego wam nie powiem. Ale mimo wszystko, jest OK. Choć ja bym chciał pewnie jakieś małe zmiany tutaj wprowadzić. Niemniej kurczę. W lesie no, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Powiem szczerze, że e, kiedy dostałem ten komiks, e, żeby go przeczytać, już tak wziąłem sobie w łapki, to tak mówię: hmm, no okej, okay. była droga ostatnio fenomenalna, prawda? Kormaka e, McCarthy'ego. Wcześniej była ziemia swoich synów, którą dopiero co prawda tutaj e, gdzieś sobie ją skojarzyłem, nie wiedzieć czemu to jednak gdzieś zawsze ona z tyłu głowy mi została, bo bardzo lubię tą pozycję. No i tutaj w Lesie kolejny, oczywiście tych przykładów mógłbym jeszcze podać więcej pewnie, ale kolejny tytuł, który dał mi taką ogromną satysfakcję z czytania i no aż zabrakło mi w tym momencie słów. Kurczę, to jest chyba najlepsza pozycja z tych, które... Możemy zobaczyć, jeżeli mówimy o nowości z danego miesiąca od Timofa. Także zdecydowanie najbardziej ona mi przypadła do gustu. Ma w sobie takie coś, taką delikatność, tak jak wspomniałem. I piękno w tym wydawać by się mogło. choć nie do końca, patrząc, jak to zostało podane. Tych tragicznych chwilach i w tym trudnym okresie, takim właśnie, który został zastany, przedstawiony wspólnie tutaj właśnie z naszymi bohaterkami. Kurczę, jakie to jest fajne? Loaming tutaj naprawdę sprostał zadaniu i w lesie to jest chyba jedno z większych na razie takich pozytywnych zaskoczeń tego roku, jak dla mnie. A na pewno by się znalazło w tej ścisłej czołówce więc. Myślę, że jeśli macie okazję, to zdecydowanie powinniście sprawdzić ten komiks. Wierzę, że się nie zawiedziecie. Więc, gdybyście chcieli go nabyć, na dole w opisie tego filmu oczywiście znajdziecie link, gdzie możecie sobie kupić. Zachęcam Was do tego. Nie zapominajcie też o tym, aby oczywiście skomentować ten materiał. Będzie mi bardzo wtedy miło. Oczywiście polubcie, udostępnijcie, niech. Wiedzą wszyscy inni, że warto sięgnąć po ten komiks, bo ma w sobie świetną głębię, świetną historię, która została bardzo dobrze i w przemyślany sposób przedstawiona, w formie obrazkowej, też między innymi. Więc zapraszam Was, bo w lesie na pewno będziecie bawić się dobrze. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.